Robert, weź no pokaż, jak tam tańczysz, gdy walniesz 3 kieliszki żytniej. Gdy jest sobota, 5 rano, jesteś totalnie zniszczony, ale przypominasz sobie, że musisz przecież wejść na gierki treningowe w FIFA. Nie ma lekko. To jest ten nasz atak, musimy to skończyć, to jest ta sytuacja. Młody, spierdalaj, ty wchodzisz za chwilę dopiero! Świetne zagranie do Vardiego, wyszedł sam na sam, goni go w szule, ale nie zdąży. Podaje na pustą rękę do Aubameyanga i... No i co? Ty zielono-czarna, spikselowana kupo gówna, po co mi jest ten rzut karny? Przecież strzeliłem na pustą bramkę, to była bramka, po co mi jest... Nie! I jak fajnie za to jest zacząć wyprowadzać atak, kiedy twojemu zawodnikowi odetnie Windowsa. Jesteś? Założyli wysoki pressing. Dawaj tam do Mendiego na lewą stronę. Ty Neandertalu! Nie jestem zawodowym sędzią, ale na moje oko piłka minimalnie wyszła poza boisko. Może mam tylko takie wrażenie. Zero do jednego. Sytuacja niemal bez zagrożenia, prawda? Otóż nie. Witamy w FIFA 20. Rozgośćcie się. A i tak, zdabował. Chciałbym, żebyście mi powiedzieli mi jedną rzecz. Z kim ten dzban wbija tą pionę? Nie, Vardy jest tam sam. Nie, proszę, żeby nie strzelił, proszę, żeby nie strzelił, proszę, żeby nie strzelił. Jest! Dawaj stary, to jest ten moment, nasza jedyna okazja w tym spotkaniu. Ukończ to jak najmocniej potrafisz. Weź rozbieg i zabij! Kwintesencja futbolu była rozegrana w tej reakcji. FIFA 20 in a nutshell. Piękne. To co, kolejna?